Na targach CES Nvidia oficjalnie zapowiedziała trzy nowe karty graficzne z dopiskiem Super. Dziś akurat premierę ma ta czyli RTX 4070 Super i pomyślałem, że poza klasycznymi benchmarkami zahaczymy o temat nieco szerzej. Powiemy sobie czym ogólnie, historycznie były karty z dopiskiem Super, a także omówimy sobie specyfikację tych dwóch pozostałych modeli i sprawdzimy, który z całej trójki moim zdaniem przynajmniej wypada najciekawiej. No, i suma sumarum odpowiemy sobie na to najważniejsze pytanie: czy faktycznie te nowe karty są takie super? Zacznijmy od podstaw, które pewnie większość z Was już wie, czyli karty z dopiskiem super są tymi odświeżonymi wersjami. Pierwszy raz debiutowały one z RTX-ami z serii 2000, a także i GTX-ami z serii 16. I co ciekawe, to nigdy nie doczekaliśmy się żadnego RTX-a z dopiskiem super w serii 3000. I prawdę mówiąc po tej zeszłej generacji, to myślałem, że Nvidia już całkowicie zrezygnowała z tego pomysłu, a tu proszę, niespodzianka. Poprzednio, gdy karty z dopiskiem Super się pojawiały, faktycznie oferowały więcej i były cenowo lepiej dopasowane do rynku. Ja pamiętam przykładowo GTXa 1660 Super, który w momencie debiutu miał naprawdę fantastyczny stosunek ceny do wydajności, o albo RTX 2060 Super oferował dodatkowe 2 GB VRAMu, co sprawiało, że karta była ogólnie lepiej wyważona. A co takiego Super NVIDIA zafundowała nam w przypadku tego odświeżenia? Specyfikacje pewnie zainteresowani znają, bo była już podawana jakiś czas temu, ale my najpierw skupmy się na tej karcie, która dzisiaj ma oficjalnie swoją premierę, czyli RTX 4070 Super. Zobaczymy tutaj, że mamy m.in. o 21% więcej rdzeni CUDA w wersji Super niż w klasycznej 70C, ale mamy także więcej, bo aż 48 MB cachu. L2. I tak patrząc po samej surowej specyfikacji, to tej 70C Super jest bardzo blisko do wersji Ti. Jest ona bliżej tej wersji niż można by było się początkowo spodziewać. Natomiast, jak mówiłem, 4070 Super to nie jedyna odświeżona karta i te dwie kolejne karty będą miały premiery w nadchodzących dniach. Jedną z nowych kart jest też m.in. RTX 4070 Ti Super. Przepraszam, że powiedziałem to z takim zawahaniem, ale po prostu jak Jakoś mi się to gryzie jeszcze w mojej głowie i mam flashbacki z nazewnictwa Nintendo. Nie mogę się doczekać już na kartę New RTX 4070 Ti XL Max. A tak całkiem serio to zapowiedziano również RTX -a 4080 Super. Co również dość istotne, to wraz z tą premierą zostają wycofane dwa modele i nie będą one już więcej produkowane. Mianowicie produkowane więcej nie będzie 4070 Ti. I zwykła 4080. Oczywiście one będą jeszcze przez jakiś czas dostępne w sklepach, tak długo dopóki się nie wyprzedadzą, ale te odświeżone wersje po prostu zastąpią te dwie karty. I tutaj na ekranie znajdziecie całą aktualną rozpiskę portfolio kart Nvidii w kolejności mniej więcej jaką wydajność powinny one oferować, czyli taka 4070 Super będzie pomiędzy zwykłą 4070 a 70 Ti. Dzisiaj możemy sobie troszeczkę. Pogdybać, ponieważ embargo na testy schodzi jedynie na 4070 Super, ale znając specyfikację, możemy niejako trochę przewidzieć, która karta z całej trójki wypadnie najciekawiej. I jeśli nie zapytacie, to w tej trójki ciekawie wygląda właśnie 4070 Super, którą sobie omówimy, ale także 4070 Ti Super, bo ta karta bazuje na rdzeniu AD103 i o ile różnice w rdzeniach KUDA są stosunkowo nieduże, to będziemy mieli benefit w postaci 6 16GB VRAMu co sprawi, że 4070 Ti Super będzie troszeczkę lepiej wyważoną kartą. A najmniej ciekawie z tego całego miksu wypada chyba 4080 Super, która no, dostała po prostu troszeczkę więcej rdzeni Kuda, i tak naprawdę na tym zmiany się kończą. A ta zmiana też nie jest jakaś drastyczna. O ile pewnie karta będzie wydajniejsza, to ja nie spodziewam się tutaj żadnego przełomu. Mi Nvidia przysłała kartę na testy w wydaniu Founders i co jak co, muszę przyznać, że ta wersja 40-70 super super. Całkowicie czarnym wydaniu no. Ma coś w sobie, powiedziałbym, że taka elegancja i pazur jednocześnie. Poza kolorem to właściwie nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o wygląd. Nadal mamy złącze 12V High Power i 3 złącza DisplayPort oraz jedno złącze HDMI. Jeżeli chodzi o moje wrażenia i porównując zwykłą 4070 do Superki, faktycznie oferuje ona zauważalny wzrost wydajności. Jeżeli ktoś z Was ma zwykłą 4070, to oczywiście bez sensu jest kartę wymieniać, ale jeżeli ktoś z Was czekał, z zakupem do tego momentu, to moim zdaniem jest to opcja godna rozważenia. Nie dość, że superka jest sporo tańsza niż 4070 Ti, a wydajnościowo wiele od niej nie odbiega, co potem zobaczycie na wykresach. Taka karta jak 4070 Super poradzi sobie z każdą grą na wymaksowanych ustawieniach w rozdzielczości 1080p i 1440p, co moim zdaniem jest dobrą wiadomością. Pamiętajmy jednak, że konkurencja nie śpi, a myślę, że bezpośrednim konkurentem tej karty będzie RX 7 1800 XT od AMD. Nie dość, że Radeon ma 16 GB vram zamiast 12, to najtańsze modele, wierzcie lub nie, ale kosztują 2400 zł, czyli blisko o 600 zł taniej niż ma kosztować 4070 Super. Wszystko oczywiście zależy od gry, w jaką gramy, ale są tytuły, gdzie karta czerwonych jest w stanie trochę superkę wyprzedzić, a to zdecydowanie miła niespodzianka. Zerknijcie sobie jeszcze proszę na platformę testową Jakie części zostały użyte do przeprowadzenia dzisiejszych testów. I z góry Was uprzedzam, bo w tym teście znajdziecie tylko cztery karty graficzne. Dopiero co wróciłem z targów CES, a chciałem bardzo przetestować wszystkie karty na świeżo, żeby odświeżyć te wyniki, które mam. Nie jest to może jakaś ilość zatrważająca, ale przetestowałem karty, które mają sens w perspektywie tej 4070. Super. Zacznijmy sobie od 3D Marka. Zobaczymy tutaj, że faktycznie superka oferuje. Zdrowy wzrost wydajności względem klasycznej wersji. I prawdę mówiąc, to Radeon dość mocno depcze im po piętach. Cztery omawiane karty bardzo dobrze nadadzą się do rozdzielczości 1080p, jeżeli celujecie w wysokie odświeżania monitora, takie jak 144 czy 240 Hz. Wiele gier działa naprawdę rewelacyjnie na wymaksowanych detalach. RTX 4070 Super częściej jest bliżej tego starszego brata 4070 Ti, co jest dobrą wiadomością Chociaż oczywiście zdarzą się tytuły, w których będzie ona idealnie pośrodku pomiędzy zwykłą. 4070, a Ti. Po raz kolejny zwrócę Wam także uwagę na rx 7800 XT, który naprawdę nawiązuje walkę z kartami zielonych jak równy z równym. Zdarzą się oczywiście gry takie jak Doom czy Spider-Man, które no troszeczkę wiją sandałem na Radeonie, ale tragedii ogólnie to nie ma. 1440p to jednak rozdzielczość, do której te karty były stworzone i Superka faktycznie czuje się tutaj jak ryba w wodzie, mając o 27% Procent lepszy wynik w Cyberpunku niż klasyczna wersja, ale to jest skrajny przypadek, bo są też tytuły, jak na przykład Doom, w których wzrost wynosi jedynie 12%. I jak do znudzenia można powtarzać, że wszystko zależy od danego silnika gry czy api graficznego. Rzeczywiście, odświeżona karta jest w stanie osiągnąć te wyniki o 15 czy nawet 20% lepsze od klasycznej wersji 4070. Ale porównując już do RX-a, to nie wypada aż tak. Różowo, bo przypomnę, zdarzają się gry, w których to Radeon jest w stanie superkę nieco przegonić. I tutaj ta procentowa różnica wcale nie jest aż taka duża. Jeżeli chodzi o 4K, to już jest inna para kaloszy. Tutaj już trochę w kratkę. Są gry, które nie są w stanie dobić do tych magicznych 60 klatek, a inne bez problemu przebijają tę wartość. Jeśli nie pytacie o zdanie, to do 4K poleciłbym coś z większą ilością VRAM-u, tak bardziej przyszłościowo. Myślę, że w takim zastosowaniu faktycznie 4. 4070 Ti Super z 16 GB frame bufferem sprawdziłby się znacznie lepiej. Oczywiście to nie jest tak, że na 12 GB wiramu nie da się grać w 4K, przeciwnie, ale jeśli patrzymy na przyszłość to więcej pamięci, zwłaszcza do tak wysokiej rozdzielczości nie zaszkodzi i będzie spora szansa, że ją wykorzystamy. No a jak karciochy wypadają w ray tracingu, nadal możemy liczyć na tak duże przyrosty. No, muszę przyznać, że akurat jeżeli chodzi o RT to superka nie wypada tutaj aż tak haha super. Mówimy tutaj częściej o wzrostach na poziomie 13%, przynajmniej w tych grach, w których ja testowałem. To jest też kategoria, w której nawet podstawowa 4070 jest w stanie pokonać bez większych problemów Radeona. No, co jak co, ale w śledzeniu promieni, to Nvidia jednak jest liderem, i jeżeli zależy Wam na tej technologii, no to te karty oddzielonych będą na pewno lepszym wyborem. Oczywiście w grach możemy też sobie podratować nieco ilość klatek, zarówno FSR-em, em czy dlss -em 3 z generatorem klatek. I rzeczywiście, po zastosowaniu takiego upskalera, klatki wędrują na bal. Bardzo fajny poziom. W przypadku wszystkich kart Nvidia dodatkowo jest w stanie ugrać trochę klatek swoim generatorem, co dobitnie widać na wykresie. I jasne, generator czy upscaler nie spasują każdemu, ale jednak jest to obecnie istotna technologia, o której trzeba sobie powiedzieć. W tym przypadku RTX 4070 Super nadal trzyma się raczej bliżej 4070 Ti. Dla jasności chciałbym też zaznaczyć, że AMD również pracuje nad swoim generatorem klatek FSR3. Nie widzieliście go tutaj w żadnej z gier, ponieważ no, gry, które ja mam w platformie testowej, póki co żadna z nich tego nie wspiera. Natomiast pojawiają się już dobre implementacje. Przykładem może być ostatnia gra z uniwersum Avatara, która faktycznie całkiem nieźle tą technologię zaimplementowała. Natomiast trzeba pamiętać, że to są jeszcze wczesne dni. Ta technologia już powoli zostaje w Wdrażana, ale jeszcze pewnie trochę czasu minie, zanim znajdziemy ją w tytułach takich jak Cyberpunk czy Starfield. Sprawdziłem też czasy renderów w najnowszej wersji DaVinci Resolve w trzech najpopularniejszych kodekach, czyli H264, H265 oraz AV1, bo wszystkie trzy karty wspierają te kodeki. Wyniki są dość podobne na wszystkich kartach, za wyjątkiem AV1, który bardzo szybko eksportuje film na radeonie, co jest miłą niespodzianką. Blender z kolei to dominacja NVD. Bez dwóch zdań. Generowanie sceny za pomocą KUDA bije na głowę renderowanie hip, a OptiX robi z Radeona totalną miazgę, przynajmniej na ten moment. Pobór mocy to rzecz ciekawa, bo mimo, że wydajnościowo Superka jest bliżej 4070 Ti, to poborem mocy z kolei bliżej mu do klasycznej wersji, co jest bardzo dobrą wiadomością. 220W to bardzo rozsądny pobór mocy, jak na taką wydajność. Co prawda, te dodatkowe 30W przekłada się na ciut Wyższe temperatury niż w przypadku wersji bez dopisku super. A z kolei moja wersja TIK to wersja asusowa, która ma dużo większy radiator, więc ciężko akurat te dwie karty porównać jeden do jednego. 40,70 super. Jeżeli chodzi o Foundersa, została wyceniona na równe 3000 zł. I z tego co się dowiedziałem, to u nas na sklepie również mają się pojawiać. Te karty w takiej cenie. Znajdą się pewnie modele, które będą troszeczkę droższe niż ta cena sugerowana, wiadomo. Natomiast, jeżeli sobie na tą cenę popatrzymy, to ona jest tak na ten moment idealnie pośrodku, pomiędzy klasyczną wersją 4070, a pomiędzy tą wersją 4000 Ti, która jeszcze na ten moment jest w sprzedaży. 4070 na moment, kiedy ja to nagrywam, można znaleźć od 2600 zł, a superka będzie kosztowała o 15% więcej. Czyli dostajemy za 15% więcej pieniędzy, wydajność na poziomie tych 15% do powiedzmy 20% wyższą, w zależności oczywiście od tytułu. Więc po raz kolejny mówimy tutaj o chłodno wykalkulowanej cenie przez księgowych i nie mamy tutaj żadnego, można powiedzieć, jakiegoś takiego bonusu czy super benefitu, że płacimy 15%, a na przykład dostajemy 30% więcej wydajności. Karta jest proporcjonalnie po prostu wydajniejsza do ceny. Więc 4000, 70 super to nie jest zła karta. Dostajemy naprawdę zdrowy przyrost wydajności przy, powiedzmy, no rozsądnej wycenie. Ale czy ta karta rzeczywiście jest aż taka super? Myślę, że jeżeli ktoś z was rozważa taką kartę albo szuka karty do 1440p, i ma budżet w okolicach tych 3000 zł, to ja poważnie bym się zastanowił nad tym, czy faktycznie chcecie korzystać z DLSS i Ray Tracingu, bo jeżeli gracie w takie tytuły, które nie bardzo wykorzystują tą technologię, to prawdę mówiąc, RX 7800XT w cenie 2400 zł, bo mniej więcej od takiej kwoty się te karty zaczynają, wypada też naprawdę mega, mega kusząco i nierzadko jest w stanie tą kartę dogonić, czy zdarzają się takie przypadki, kiedy jest w stanie ją przegonić. Dajcie znać, co wymyślicie o kartach super i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie Pajos!